Chciałabym teraz coś przekąsić. Co ty na to, rączka? Też pomyślałam o maku. Co tu się dzieje? Spójrz tutaj, widzisz ten znak? Nie wolno ci tu wchodzić, zrozumiano? Tak? Zaraz dam wam popalić. Dobrze, że mam tu zgniłą rybę i śmierdzącą cebulę. Teraz zmieszam to w najbardziej cuchnącą miksturę na świecie. Mamy to. Zrzucam śmierdzącą bombę. Łapcie! O matko, co to było? Skoro ja nie mogę tu wejść, to nikt tam nie wejdzie. McDonald's został zamknięty. Ojej, ten wkurzony tłum biegnie prosto na nas. Spadamy stąd. Jeszcze kilka zakrętów i jesteśmy w domu. Uff, tu mnie nie dopadną. Wiesz co, rączka? Otworzymy nasz własny McDonald's. Oto logo, teraz plakat i oczywiście czapka kasjera. Trzeba tylko poczekać na pierwszych klientów. O, McDonald's? Nieważne, nie mam czasu na lunch. Daj mi wrapa i napój, proszę. Bez problemu. Dobrze, biorę tortillę. Otwieram ketchup. I co z nim? Dlaczego się nie leje? Nie szkodzi. Mam tu kuszę. Leć buteleczko. Bum. Prosto w cel. Teraz można wylać trochę ketchupu na placek. Teraz liść sałaty. I kawałek mięsa. Długo jeszcze? Przepraszam, można szybciej. Co mu się tak spieszy? No dobra, zaraz będzie. Oto szklanka coli. Proszę. Dzięki, oto pieniądze. Nareszcie. Co? Szklanka jest pusta? Co ja mam pić? Proszę bardzo. Możesz napić się coli z mojego pistoletu. Jeśli coś złapiesz. I jak? Wystarczy? Tak przy okazji też mam zasady. Żadnych ochroniarzy. Jak śmiesz? Dobra, przynajmniej coś zjem. Co? Pomocy! Tu jest ludzka ręka zamiast kotleta. Oj, dzień dobry, kochanie. Czy babcia może prosić o jeden koktajl? Mam tu troszkę pieniędzy. Proszę bardzo. Pospiesz się. Okej. Oto nasz rodzinny kociołek. A tu książka z przepisami. Dobrze. Bardzo ciekawe. Zacznę od mleka. Co dalej? Rączka, czy ten przepis na pewno jest w porządku? No dobrze. Dodam róg jednorożca. Kilka kości. Nietoperza. Kurze łapki. I oczy hagiłagi. Teraz dobrze to wymieszam. Czegoś tu brakuje. Żywego szczura? No okej, wrzucamy. Chyba już nie jest żywy. Zdarza się. Pozostało tylko napełnić szklankę. Całość ozdobię bitą śmietaną. Idealnie. Nie może też zabraknąć literki M. Proszę. Mamy to. Oto twój koktajl. Ojej, przestraszyłaś mnie, kochana. Dziękuję. Jakiś dziwny taki. Spróbuję. Smakuje nietypowo. Ojej! Czy tak powinno być? Sprawdzę w książce. Rączka. Co ty mi tu za przepis wygrzebałeś? O rany. Od razu zwiał.
Oto jestem, wielki hrabia Dracula. O! McDonald's? Z chęcią bym coś przekąsił. Obudź się, dziewczyno. To ja, hrabia Dracula. No cześć, zrobisz mi burgera? Burgera? Nie ma sprawy. Na bułkę kładę sałatę i cebulę. Może też czosnek, który wygląda jak kły. Proszę bardzo, stawiamy je tutaj. A może tutaj? Przepraszam, tylko nie czosnek. No dobrze. Niech ci będzie. Zrobię kły z sera. Też nieźle wyszło. Teraz czas rozpalić ogień. Kilka minut pod płomieniem miotacza ognia i kotlet jest idealnie wysmażony. Muszę go tylko włożyć do burgera. Na górę wrzucę kilka ogórków i przykrywam bułką. Proszę. Ale fajny burger, spróbuję go. Oj, fuj, wcale nie smakuje dobrze. Chwileczkę, sprawdzę to. Wiem, jak to naprawić. Wampiry lubią krew, ale ja nie mam krwi. Rączka! Co robić? Rzeczywiście. Przycisnę sok z tego pomidora. Cała torba świeżej krwi gotowa do spożycia. Teraz okej? O tak! Właśnie tego potrzebuję! Już mi ślinka cieknie. Daj mi to tutaj. Chwileczkę. Tylko wcisnę to do burgera. Od razu lepiej. No całkiem inny smak. Dziękuję, dziękuję. Do widzenia. Ojej, czuję się tak dziwnie. Co się ze mną stało? Kochanie, nie wiesz? Nie mam pojęcia. Jestem taka głodna. Możesz mi zrobić frytki? Chwileczkę. Rączka, trzymaj tego ziemniaka. Zaraz mistrz przystąpi do pracy. Kilka precyzyjnych ruchów i ziemniak jest obrany. A teraz do mojego narzędzia tortur, czyli krajalnicy. Nie ma nic lepszego do krojenia niż stara, dobra gilotyna. Idealne kawałki. Pozostało tylko je usmażyć. Troszkę soli i można je wkładać do specjalnego opakowania. Jeszcze gorące. Wygląda bardzo apetycznie. Brakuje tylko logo. Zaraz to naprawię. No i proszę. Mamy wspaniały czarny nadruk na pudełku. Oto twoje frytki, częstuj się. Och, dziękuję. Dlaczego nie mogę tego chwycić? Jestem taka głodna. Chwileczkę. Skoro eliksir zamienił staruszkę w ducha, to może zamieni też frytki w duchy. Dodamy kilku kropel i zobaczymy. Udało się. Teraz na pewno czeka cię uczta. Dziękuję bardzo. Co za zapach, co za smak. Jestem w siódmym niebie ze szczęścia. O, teraz tu jest McDonald's. Cześć, koleżanko. Ale fajnie tu masz. Wiesz co? Chcę zjeść wiśniowe ciasteczko z twojej restauracji. Zrób mi je, proszę. No dobra. Zacznę od ciasta. Myślę, że wystarczy. Pompuję w nie nadzienie za pomocą strzykawki. A teraz porządnie ubiję je młotem. Idealnie. Całość okroję nożem. A oto i pan szkielet. Wkładam go do trumny z ciasta. Dobra, teraz dżemik. Nie wiem, ile ma lat. Po prostu wybiorę z niego owoce.
jedną truskaweczkę włożę do trumny i przykryję pokrywką. Teraz zanurzę to w garnku z wrzącym olejem. No, mam na myśli frytkownicę. Myślę, że to wystarczy. Proszę bardzo, zatrzymaj resztę. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Trumna? To w twoim stylu. Spróbuję. Co to jest? O nie! To szkielet! Eni zawsze robi za dużo hałasu. Spodobało ci się wideo? Subskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić równie niesamowitych challenge'y. Do zobaczenia! Pa, pa!